Krzysztof Denga, witam i zapraszam na dzisiejszy program. Zbliża się Święto Zmarłych, 1 listopada. Już wkrótce udamy się na groby naszych najbliższych, by zapalić znicze i pomodlić się. A co na ten temat sądzi osoba, która ma stale do czynienia z duszami ludzkimi? Taką osobą na pewno jest znany w Polsce jasnowidz, pan Krzysztof Jackowski. Krótki czas do świąt wszystkich świętych 1 listopada. Letni czas, można powiedzieć, ciepło, co jest wyjątkiem. Jesteśmy na cmentarzu w Człuchowie. Na cmentarzu, kiedy ja byłem młodym człowiekiem, to był czynny cmentarz. W tej chwili od wielu, wielu lat jest nieczynnym cmentarzem. Myśmy jako dzieci biegali tutaj między tymi nagrobkami, bo ponieważ blisko mieszkałem tego cmentarza. No tak. Wtedy nie pomyślałem, że moja profesja będzie miała związek z tymi grobami w jakikolwiek sposób. A ma związek, ponieważ, no mówię, szukam często osób zaginionych, które się okazują być nieżyjące już. Czyli w pewnym sensie zdarza mi się doprowadzić do tego, że zaginioną osobę rodzina pochowa, a do znalezienia przyczyniam się ja. No właśnie, jesteśmy na starym, od wielu lat nieczynnym cmentarzu. Wydawać by się mogło, że tutaj są tylko stare pomniki. Stare pomniki, które de facto poza historią nie mają już nic wspólnego z człowiekiem. Ja myślę, że tak nie jest. Oczywiście atmosfera czynnego cmentarza, atmosfera cmentarza już od wielu lat nieczynnego zastyga. I rzeczywiście, zanim tutaj tą kamerę rozstawiliśmy, tu okazuje się bardzo często ludzie przechodzą z osiedla na osiedle, traktując to jako chodnik, nie zwracając uwagi na to, że mijają historię wielu ludzi, którzy swego życia już dopełnili w tym istnieniu swoim. Co mogę powiedzieć w Dniu Zmarłych, w tym okresie? Nigdy nie traktujcie cmentarza w sposób taki, że to jest tylko pomnik historii każdego człowieka. Kiedyś to też będzie na tym czy na innym cmentarzu nasz pomnik, naszego życia. Otóż muszę Państwu powiedzieć, że na licznych przypadkach spraw, które wykonywałem w swoim życiu, gdzie doprowadziłem osobę zmarłą do odnalezienia, ja wiem, czuję to, że dusza tej osoby zmarłej pomaga mi w tym, żebym znalazł ciało. Taki krótki przykład podam Państwu. W ubiegłym roku, w okresie października, zaginął, notabene też związane zaginięcie z cmentarzem, bo ponieważ był mężczyzna, nazwisko jego pan Figiel z Warszawy, 70-kilkuletni mężczyzna, który z żoną i jeszcze z jedną panią z rodziny był na cmentarzu Brudnowskim, na jednym z największych w Europie cmentarzy. I w którymś momencie mówił, że go biodro boli, pójdzie do domu i rozstał się z tą żoną i z tą panią na tym cmentarzu. One zostały tam przy grobach, jeszcze coś tam porządkowały, a on poszedł. Jak poszedł, tak zaginął. Rodzina się do mnie zwróciła 9 dni po jego zaginięciu. Wtedy, kiedy policja w trakcie tych 9 dni przeszukała cały potężny cmentarz Brudnowski, całą okolicę, bez skutku. Dostałem czapkę tego człowieka, pocztą przysłali mi, na 9 dzień od zaginięcia. Z pół dnia trzymałem to w ręku, zastanawiałem się. Byłem już zrezygnowany, myślałem, że go nie odnajdę i w pewnym momencie w takich nerwach jeszcze raz usiadłem i poczułem, nie słyszałem, poczułem słowa. Wyszedłem z cmentarza, przeszedłem
jedną przecznicę, doszedłem do drugiej przecznicy i pomyślałem, wrócę do nich. Ale zarazem miałem wrażenie, że jak on pomyślał, wrócę do nich, czyli wróci na ten cmentarz, to poszedł w lewo. Zerwałem się z fotela do komputera, Google Maps, cmentarz Brudnowski, wyjście, aha, poszedł w tym kierunku, ponieważ wiem, gdzie mieszkał. Czyli poszedł w kierunku tam, gdzie mieszkał. Przeszedł jedną przecznicę, drugą. Dobrze. Pomyślał, wrócę, ale poszedł w lewo. I tam jest jego koniec. Przybliżyłem mapę i okazało się, że w lewo, przy drugiej przecznicy, to jest ulica Podobna. Taka dziwna nazwa w Warszawie. Kiedy przybliżyłem sobie tą ulicę na zdjęcia, dostrzegłem, że tam nie ma możliwości, żeby tam leżało 9 dni w tak ruchliwym miejscu zwłoki. Po jednej stronie domki jednorodzinne z ogródkami, po drugiej trawnik i powiedzmy tam po 10 metrach od tego trawniku wysoki mur boczny cmentarza Brudnowskiego. Mimo wszystko wydrukowałem to, nakreśliłem na mapie i wysłałem to rodzinie. Godzinę później rodzina dotarła w to miejsce, na ulicę Podobną w Warszawie i syn do mnie zadzwonił i powiedział, proszę pana, znaleźliśmy ciało ojca. Okazało się, że ten człowiek leżał między takimi słupami betonowymi, zdemontowanymi z ulicy, oświetleniowymi. One były zdemontowane i leżały między, i on leżał między tymi słupami a murem. Także de facto ludzie niedaleko niego przechodzili przez te, to był 10 już dzień, przez te 10 dni nikt go nie widział, a on leżał kawałek dalej w miejscu. I coś wam powiem. Nie mijajcie grobów bliskich czy obcych jako tylko pomnik ich życia. Oczywiście ich tu nie ma. Jaki sens by miało istnienie duszy, żeby dusza tkwiła przed swoją mogiłą? Ale te miejsca to są ostatnie momenty, kiedy z ciała wyzwalała się dusza. Te ciała, nie będące już tymi duszami, tu tkwią. Kiedy tego samego dnia cieszyłem się, że pana Figla odnalazłem w tak ciekawy sposób. W pewnym momencie wieczorem, to już było parę godzin po znalezieniu jego ciała, wieczorem, będąc w jakimś pomieszczeniu, poczułem, jakby ktoś jeszcze był ze mną. Pomyślałem sobie, to jest pan Figiel. Ten człowiek jeszcze ode mnie nie odszedł. I w myślach powiedziałem, a teraz ty mi powiedz, jak się umiera. Wiecie, co mi się skojarzyło? Taka jakby lecąca wstążeczka, taka zabijająca. Kompletnie nie rozumiem, co mam przez to rozumieć. Ale zaraz potem, tak samo jak poczułem głos, nie słyszałem, a poczułem jego głos, wyszedłem z cmentarza, przeszedłem jedną przecznicę, wyszedłem do drugiej i pomyślałem, wrócę do nich, ale od razu wiedziałem, że poszedł w lewo. Tak poczułem. To wtedy wieczorem poczułem w taki sam sposób jedno zdanie. Oni już mnie mają i beczą, a ja byłem w tylu ciekawych miejscach. To brzmiało, jakby miał pretensje, że to ciało znaleźliśmy. Że on musi chociaż przez chwilę teraz się zainteresować tymi swoimi zwłokami, tą beczącą rodziną. To było niezwykłe. Nigdy do końca życia tych słów pana Figla, już po śmierci, nie zapomnę. Nawet jeżeli mi, nie daj Bóg, przyjdzie umierać, to nawet ten jeden przypadek dla mnie osobiście będzie cieniem nadziei na to, że życie dalej istnieje, chociażby już nie w formie cielesnej. Oczywiście jestem katolikiem z urodzenia, ale nie obca mi reinkarnacja i jak najbardziej logiczna w kształceniu się naszej duszy wiecznym. Ja jeszcze jedną wam rzecz powiem w tak poważny dzień jak Dzień Zmarłych. Uważam, że to jest chyba najważniejsze święto religijne, ale też społeczne. Zaduma nad może nie, słowo śmierć jest przytłaczające, zaduma nad
przeobrażeniami się, że, ale pomyślcie, może my naprawdę żyjemy wiecznie, tylko nic za darmo, a może Bóg tą wieczność podzielił na wieczną ilość, czyli nieskończoną ilość przeobrażeń się. Wydaje mi się, że gdybym ja jako Jackowski, czy pan jako pan Węga, mielibyśmy żyć wiecznie w jednym wcieleniu, to uwierzcie mi, nie wiemy kiedy, bo byśmy rachubę czasu tracili przez tą wieczność, ale w którymś momencie byśmy się brzydzili samych siebie, mielibyśmy dosyć, bylibyśmy znudzeni. Natomiast etapowość powoduje w nas walkę, zwątpienie, wiarę, miłość, podłość, ale robi z nas rycerzy, walecznych. Szkoda tylko, a może to jest ważne, szkoda tylko, że nie wiemy, że jesteśmy mimo wszystko wieczni, bo wtedy by nasze postępki miałyby całkiem inny wymiar. W tej chwili, wiedząc, że mamy jedno życie, domniemając, stać nas często na bardzo podłe rzeczy. Potrafimy wszystko na siłę w życiu robić. Potrafimy, nie wiem, obrożę na całe życie sobie założyć, na przykład w kształcie kredytu wielkiego na całe życie, bo wydaje nam się, muszę to zrobić, muszę to mieć, będę miał ciężko, ale będę to miał, ponieważ mam jedno życie. A jeżeli nie masz jednego życia, to nie musisz wszystkiego mieć. To nie musisz na siłę czegoś mieć, tylko możesz życie przeżywać. I właśnie twoja wolność polega na tym, że nie musisz wszystkiego mieć, chociaż wszyscy chcą wszystko mieć. Ten pęd kończy się tu. Ale wy nie kończycie się nigdzie. I radzę wam, uwierzcie w to, co mówię, bo nie ma innej alternatywy. Tu was nie ma i nie będzie. Przecież tu są wasze powłoki, których na ziemi macie wiele, wiele więcej.